Cześć wszystkim, z tej strony Wiktoria i witam Was po krótkiej przerwie, bo ostatni odcinek nagrywałam 2 tygodnie temu i dzisiaj to będzie taka mała aktualizacja, ale tak nie do końca, bo nie będzie zadań fabularnych, ponieważ jeszcze nie skończyłam tych, co są w bibliotece w Forcie Maria, ponieważ jakiś błąd mi wyskakuje i po prostu ich nie mam, więc przechodząc do odcinka, jeśli chcesz być z wszystkimi filmikami na bieżąco, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz dania łapki w górę. Jeśli ten filmik Ci się podoba, będzie to dla mnie bardzo pomocne. Dobra, ogólnie to rzecz biorąc, mamy nowy kod, w którym są dwie rzeczy, mianowicie biało-różowe ogłowie i siodło. Kod Wam się teraz wyświetla na ekranie i jest to kod Blizzard i możecie go użyć, no w każdym razie szybko go używajcie, bo nie pamiętam do kiedy. Ogólnie to dzisiaj idziemy zobaczyć te nowe konie na bazarze, właśnie te na przecenie. W tym tygodniu są Apellosa konie i Percherony. Więc ja sobie zamierzam kupić Apellosa. Percherona jeszcze nie mam, ale chyba jakoś bardziej mnie tak przeciąga, powiedzmy, ta Apellosa, bo one są takie cudowne. I tam jest chyba jeszcze jakieś... O właśnie, są pieski na przecenie, ale pieska nie kupuję, bo mam jednego, a drugiego w sumie to nie chcę. No i dostępne jest tutaj, nie wiem, z 6 kolorów. Tak, bo oprócz tego, co ja kupiłam, czyli 7. Dobra, no to jest ogólnie chyba 7 kolorów. Jeśli bym miała wybierać, to chyba bym kupiła tego czarnego. Ale mam takiego jakby izabelowatego. Nie wiem, jak to się mówi. Ale dobra, w każdym razie już mam kupionego, także nie kupujemy. Dobra, przejdziemy sobie teraz do koni, ale najpierw popatrzę sobie na Percherony. Because why not? Tak. No one mają dość fajne animacje. O, ja bym chciała właśnie kupić ten wariant, tą maść właśnie. Percherony, tak jak mówiłam w tamtym odcinku, są dostępne za 510 star coinsów. No ale chyba wolę jednak Apellosa. Więc teraz sobie przejdziemy do naszej Apellosy. Chcę kupić o tą, bo ona jest taka mega ładna i ona jest za 540 star coinsów tylko, albo też zastanawiałam się nad tym wariantem. Ale w końcu chyba wybiorę tamtą, bo ta jest taka, no nie wiem, ta mnie jakoś tak nie przekonuje, w sensie jest mega ładna, ale chyba wolę tamtą, bo w sumie i tak nie stać tylko na jedną, więc... Dobra, zdecydowałam, że kupuję tą, tylko właśnie trzeba teraz wymyślić dla tego konia imię. To będzie na pewno Klecz i będzie młoda. A imię nie wiem właśnie, muszę sobie jakieś fajne znaleźć. Postanawiam, że po prostu będzie się nazywać Lucky, czyli jakby taki, nie wiem, szczęściara czy coś takiego. Dobra, no to kupujemy. To jest najlepsza chwila, jak się kupuje tego konia. To jest takie satysfakcjonujące, słuchajcie. Matko, mega mi się podoba ta animacja. Naprawdę. Tylko gdyby ona ta postać bardziej tak z rękę zbliżyła do tego konia, to by było lepiej. Dobra, wyślemy ją do stajni, bo nie chcę, żeby... No, po prostu chcę sobie pojechać do stajni. A jejku, to już teraz. Dobra. No, szybko, szybko, szybko. Dobra, gdzie ten konik jest? Matko, ona jest mega cudowna, mega po prostu. Dobra, o tu jest, dobra. Się Lucky, matko, ale pasuje w sumie do niej to imię. Tak moim zdaniem jakby. Napiszcie w komentarzu, czy pasuje do niej to imię. Według Was. Dobra, wsiądziemy na ją. Dobra, wyjdę sobie ze stajni i zobaczymy jej chody, bo ja zawsze lubię, jak kupuję konia, to patrzeć sobie po prostu na chody danego konia, jakiego kupiłam i po prostu patrzeć na to, bo to jest takie, no takie fajne właśnie. Nie wiem, jak to inaczej opisać, no. Dobra, pójdziemy sobie na ten padok i zaczynamy testowanie. Dobra, to jest stęp. No, taki ładny właśnie. A zrobimy sobie woltę, czemu nie? Taką mini. W sumie bardziej kółeczko, ale
Dobra, niech będzie, że to Volta. Dobra, teraz Galop. No to jest taki... No też ładny, w sensie mi się akurat podobają chody. O, tutaj sobie skoczyłam. Może być. Przejdziemy sobie do wyciągniętego. No to podobnie właśnie. Tylko, że ten galop jest bardziej taki wyciągnięty, no to po nazwie widać jakby. Dobra, lecimy cwałem teraz. No taki normalny, no co ja mogę powiedzieć o chodach? W sensie mi się wydaje, że są dobrze zrobione, ale no, tu mi się to zatrzymanie akurat nie podoba. Spróbuj sobie zadębować. O, to już lepsze w sumie. No ogólnie maść mi się podoba, bo on tak jak na przykład robią powiedzmy... jakie konia? Na przykład jak zrobili Percherony, czy tam belgijskiego Longsockfriste, to po prostu te maści były takie, wiecie, zwykłe. W sensie siwa, kara, jakaś tam gniada, ciemnogniada, jelenia i... no i w sumie takie podstawowe, no i siwa jabłkowita jeszcze. Więc no... myślę, że to by było na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał i teraz jeszcze sobie przetestujemy... właśnie nasze rzeczy z kodu. Ogólnie to wyszłam do stajni i po prostu zrobiłam sobie cały outfit z tego, bo myślę, że różowy jej pasuje. Dołożyłam jakiś tam czaprak z jakiegoś tam eventu chyba i tak samo ochraniacze i myślę, że to się mega, mega zgrywa właśnie z tym siodłem i z ogłowiem. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.